Dzień dobry moi drodzy, słuchajcie, jak zapowiadałem, pokażę wam fajny przepis na fajną zupę. Zupa się nazywa kukurydzianka, jest to przepis mojej matuli. To jest zasłyszany skądś tam, ale jest to moja wersja tej zupy, będzie moja wersja. Dużo tam nie zmieniłem praktycznie, trochę więcej może pikantności, bo ja lubię pikantne rzeczy, więc będzie pieprz czarny. Słuchajcie, dobra, by nie pieprzyć, co do tej zupy potrzebujemy? Potrzebujemy pędko kiełbasy, ja akurat mam taką śląską z szynki. Skrajny wędlin może być, cebulę, czosnek, najlepiej dwie główki, to w zależności od jakiej tam ilości potrzebujecie. Oczywiście cały przepis znajdziecie w opisie filmu na konkretną pan porcję. Lećmy dalej. Magi do smaku, ja lubię na przykład takim czymś doprawiać. Pieprz, sól, śmietana, dwunastka, mleko. Tutaj mam majeranek z czosnkiem niedźwiedzim. Nie ma takiej przyprawy. Po prostu zmieszałem czosnek niedźwiedzi z majerankiem. 3 łyżeczki majeranku, 3 łyżeczki czosnku niedźwiedziego. 2 puszki kukurydzy. Ziemniaczki. Trochę suszonych grzybów. To są moje pogrzybki, które właśnie ręcznie zbierałem. Marchewka. 2 kostki rosołowe. Ja mam akurat winiary. Drobiowe, no i sól już mówiłem i to wszystko. I teraz działamy. Słuchajcie, przepis ten jest bardzo prosty. Na sam wpierw pokroję sobie dosłownie 2 takie kiełbasy. O. 2 takie klasyczne śląskie kiełbasy. Kiełbaski kroimy po prostu najlepiej wzdłuż. O. Jak lubicie, grubsze, cieńsze, jakie chcecie. Prym wiedzie tutaj kukurydza, więc jej będzie najwięcej. Palnik pyci, pyci. Wlewamy troszkę oleju. Minimalną ilość i delikatnie to wszystko trzeba podsmażyć. Coś takiego. Podsmażamy to delikatnie, niech to się przysmaży. A ja w tym czasie obieram wszelkie warzywa, ziemniaczki. To jest taka potrawa, słuchajcie, generalnie jednogarnkowa, znowu. Łatwa, prosta, szybko do przyrządzenia. Dobra, ale najpierw zajmę się cebulą. W międzyczasie obierzmy też czosnek, ząbki wszystkie wyłuskajmy. Czosnek będziemy dodawać na sam koniec, słuchajcie. Obieram wszystko i widzimy się za chwilę. Ziemniaczki już obrane, marchewka obrana, cebula gotowa. Słuchajcie, tu już mam podsmażone. Nie wiem, czy zobaczycie, kurczę. No nie mam jeszcze oświetlenia w busie dobrego, także tutaj jest podsmażona wstępnie kiełbaska. I teraz gaz jest wyłączony. Wpierdzielamy tutaj wszystko, zaczynając od marchewki. Marchewkę najlepiej powinniśmy zetrzeć na tarce na grubych oczkach i to wpierdzielić. No niestety ja nie wziąłem, zapomniałem. Więc pokroję ją drobniutko, słuchajcie. Jednej właśnie jedynej rzeczy zapomniałem. Tarki. No nic, trudno. Coś takiego, marcheweczka drobno pokrojona. Teraz cebula. Kroicie jak chcecie, ja kroję taką kostkę. O, coś takiego. Ona się po prostu rozgotuje, a da fenomenalny smak. I do gara, ciach. Teraz wciepiamy 2 puszki kukurydzy. Ale najlepiej bez tego wieczka. Cyk. Mamy 2 puchy. I całość, słuchajcie, dopełniamy ziemniakami. Aż będziemy mieć pełen garnek. Coś takiego. I dopełniamy cały garniszek, żeby nam wypełniło ładnie. I będzie G. Jezus, jaki tu syf zrobiłem. Kolega ma czas wolny dla siebie teraz. I to by było na tyle. Jak widzicie, cały garniec pyszności. Czocha nie dodajemy. Słuchajcie, jeszcze potrzebujemy, wciapamy 2 kostki winiary. O. Cyk. Jedną, drugą. Nie dodajemy soli ani pieprzu. I teraz tak, dolewamy wody.
Ja akurat mam Polaris. Dolewamy wody tak, żeby to było na gęsto. Musimy brać pod uwagę, że jeszcze dojdzie tutaj mleko i śmietana. O! Coś takiego, słuchajcie. Widzicie? To ma być tak na gęsto. Czyli ma wypełnić na równo. O, elegancko. Na tym etapie dodajemy jeszcze majeranek i czosnek niedźwiedzi. To jest absolutne minimum. Dodajemy też grzybki suszone. Niektórzy moczą najpierw przed dodawaniem. Ja po prostu dodaję już tutaj. Delikatnie je tak jeszcze krusząc. Nada to zupie niesamowitego aromatu, słuchajcie. Jak ktoś nie lubi, to niech nie dodaje. Ja na przykład bardzo lubię. Możemy już odpalić, słuchajcie. Niech się tutaj ładnie nam to wszystko zagotuje. Gotujemy to około pół godziny, bo generalnie chodzi o ziemniaki, jak będą miękkie. No, ziemniaczki po 20 minutach potrafią już być miękkie, ale dajmy pół godziny, to będą takie rozlatujące się, co nam też zagęści troszeczkę tą zupę. Będzie rewelka. Naprawdę, gwarantuję Wam, że będzie rewelacja. Wymieszajmy to dobrze. Niestety mam tylko pokrywkę od mojej tutaj pokrywki, chciałem powiedzieć, patelni. Ona jest troszeczkę za duża, no ale już trudno. Nie mam takiej, więc oryginalną zostawiłem w domu, zapomniałem, więc przykryjemy też o takim czymś i też będzie dobrze. Teraz czekamy do zagotowania tego ustrojstwa. Czekamy pół godziny i będziemy zagęszczać. W międzyczasie proponuję obrać dwie główki czosnku, wyluzować te piękne, aromatyczne pestki. Można tak powiedzieć. Patrzę, jak pięknie pyrcze i tak ma pyrczeć pół godziny teraz. A potem będziemy działać dalej. Prawie mamy gotowe. Słuchajcie, teraz będziemy zabielać. Będziemy zabielać w ten sposób, że mąka plus mleko. Nie woda, mąka plus mleko. Biorę trochę mąki. No tak. Z dwie łyżki, może trzy. Mleko, czy dwa, obojętnie jakie. Nie polecam bez laktozy, bo ona trochę zmienia smak, bo jest takie słodkawe. Wlewam teraz tutaj. O! Powinienem najpierw mleko wlać, a nie to. Teraz merdam. To jest pierwsze zabielanie. Znaczy zabielanie, zagęszczanie. I jeszcze będziemy to zabierać śmietaną. 12%, którą tutaj mam. Żeby wszystko było G. I na sam koniec. O, słuchajcie, już tutaj mi oznajmia telefon, że koniec już powinien nastąpić. Sprawdzimy sobie, słuchajcie, czy... O! Najważniejsze to jest, czy ziemniaki doszły, wiecie? Ziemniaki doszły, więc możemy teraz wlać mleko z tą mąką. Już nam się ładnie to zabieli, słuchajcie. Ale gęściutka zupka wyjdzie. O, taka konsystencja powinna być. Musimy troszeczkę tej zupki odlać do jakiejś miski w celu, żebyśmy śmietanę rozrobili, żeby nam się nie zważyła. Musimy tak zrobić tak zwane zahartowanie, nie? Tu jest już wszystko gotowe. O, możemy wyłączyć. Hartujemy śmietanę, cały pojemnik i wlewamy wszystko tutaj. Pięknie nam się tutaj wszystko zabieliło. I teraz dopiero dosalamy. Troszeczkę dopieprzam. Właściwie nie troszeczkę, bo ja lubię bardzo ostre to. O, tyle. Nadajemy smaku troszeczkę magii. Ja uwielbiam magii, więc na pewno trochę dam. Słuchajcie, i teraz przyszedł czas na czosnek. Wyciskamy dwie główki czosnku, wszystkie ząbeczki. I to dopiero jest kwintesencja naszego, słuchajcie, smaku. Pamiętajcie, że czosnek zawsze trzeba dodawać na sam koniec, nie? Nie można
robić go wcześniej, bo po prostu czosnek straci swoją moc, swój smak. Będzie wyczuwalny, ale słabo. Palce lizać, słuchajcie.